pracy. A i nie był. Tak, tak, jak się zacznie. Wybiła godzina. Panie prezesie, bije godzina. Tutaj sam to poddał sam. Idzie live. Idzie live. Wybiła godzina dziejowa. Nie skończy bić, żeby nam nie przeszkadzało. Czyli już możemy, tak? Dzień dobry. Witamy serdecznie z rynku w Rudzie Śląskiej. Spotkaliśmy się tutaj przed Urzędem Miasta wspólnie, żeby przedstawić kandydata, wspólnego kandydata Konfederacji na prezydenta w wyborach uzupełniających na prezydenta Rudy Śląskiej, panią Bożenę Modzelewską. Chciałbym tutaj przywitać wszystkich zebranych oraz tutaj działaczy Konfederacji Staropolskim. Szczęść Boże. Prosiłbym na wstępie o zabranie głosu liderów Konfederacji, pana Janusza Korwin-Mikke. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Czekajmy chwilkę. Była punkt 12. Dziejowa chwila. Dziejowy moment. Ona bije i bije, ta dziejowa chwila. Chyba ze 20 uderzeń było. Akurat zdążył pan dzięki tym dzwonom. Tak. Zacznijmy jeszcze raz. Boska interwencja. Tak, ma pan takie układy, to niech pan powie, że już pan zdążył. Nie no, pan ma 24, także... Widziałem taki piękny rysunek. Taki mnich stoi, ma ciągnie za sznur od dzwona i ma taką jedną nutę na partyturze. Będzie pana słychać, panie prezesie, na tle tego co. Nie będzie, trzeba poczekać. To jest mikrofon kierunkowy, ściągnie pan. To mówić jednak? Nie, poczekajmy już. No. Tak. Kiedy skończą? No. Czy wszystkim starczy taśmy? To byłby problem kiedyś. Z tymi konferencjami od 12 to trzeba uważać. 5 po, tak. Nie no, to jest, musi tak dobrze wybrzmieć wszystko. Nie, to jest odwrotnie. To jest ogłoszenie wszem i wobec, że to się dzieje. Że się dzieje. To dzieło Boże się dzieje. Dobra nowina. Tak jest, zaczynamy. Więc, proszę państwa, z wieku i z urzędu przypadł mi zaszczyt tutaj przedstawienia naszej kandydatki, pani Bożeny Modzelewskiej. Ona miała większe przywitanie niż król Zygmunt, prawda? Tutaj dzwonów znacznie więcej biło. To świadczy, że wygra te wybory. Myśmy rozważali w Konfederacji, bo było kilku profesorów, które chciało startować na to stanowisko. No, myśmy powiedzieli, że zamiast profesora wystarczy kobieta, która jest z Rudy Śląskiej, a nie wybitnym profesorem od nauk wszelakich. No i nazwisko pani Modzelewskiej się narzuca samo. I to jest jedyna kandydatka, tym bardziej, że jej poprzedniczka też świętej pamięci była kobietą. Jedna kandydatka, która wygra te wybory. Proszę państwa, pani Bożena Modzelewska. Brawo. Dziękuję. Teraz proszę o zabranie głosu pana Grzegorza Brauna z Korony. Szczęść Boże. Szanowni Państwo, dobra nowina, dobra wiadomość, szczęsna wieść. Pani Bożena Modzelewska staje do wyborów
prezydenta Rudy Śląskiej po to, żeby przywrócić tutaj na tym kawałku polskiej ziemi normalność. Zarówno w relacjach politycznych, których współpraca nas, konfederatów, wolnościowców, narodowców, tradycjonalistów jest, myślę, dowodem na to, że Polacy mogą, różniąc się pięknie, skutecznie współpracować. Pani Bożena Modzelewska przywróci tu normalność także w wymiarze gospodarczym, ponieważ jako przedsiębiorca, jako matka, żona jest ciągle jeszcze nieoderwana od rzeczywistości gospodarczej, od tej rzeczywistości, którą wyznacza wysokość rachunków za prąd, gaz, za litr benzyny na stacji benzynowej. Pani Bożena Modzelewska jest wymarzonym kandydatem na prezydenta miasta polskiego w tym trudnym czasie i bardzo się cieszymy, że nie musieliśmy ze świecą szukać, że nie musimy tu zrzucać na spadochronie żadnego warszawskiego kandydata, że jest tu i czeka na współpracę z państwem, na wasze zaangażowanie w tę kampanię kandydatka z Rudy Śląskiej, Bożena Modzelewska. Dziękujemy bardzo. Teraz prosimy o zabranie głosu prezesa Ruchu Narodowego, pana Roberta Winnickiego. Proszę. Szanowni Państwo, dlaczego angażujemy się na rzecz pani Bożeny Modzelewskiej? Dlaczego ta kandydatka w starciu, które będzie starciem tak naprawdę w dużej mierze nie tylko mężczyzn, ale przede wszystkim różnych urzędników, osób, które od dekad znane są w Rudzie Śląskiej, w okolicach, osób, które mają bogate doświadczenie polityczne i które wszystkie deklarują niemoc. Niemoc wobec tych procesów, które dzieją się i które dotykają również Rudę Śląską. My idziemy naprzeciwko tego kursu. My mówimy, chcemy osobę wystawić, która zna prawdziwe życie. Żonę górnika. Emerytowanego górnika, jednocześnie osobę, która prowadzi od kilkunastu lat razem z mężem własną małą firmę. Osobę, która wychowała dzieci. Osobę, która jest stąd i wie, jakie są problemy mieszkańców Rudy Śląskiej. Stawiamy na panią Bożenę, ponieważ chcemy autentyczności tej kampanii wyborczej. Chcemy zaprezentować mieszkańcom Rudy Śląskiej alternatywę wobec tych układów, które do tej pory rządziły i które na przykład mówiły, że nic nie da rady zrobić z faktem, że zamykane są kopalnie, że niszczony jest przemysł wydobywczy. Otóż Konfederacja mówi jasno, jesteśmy za obroną polskiego górnictwa. Jesteśmy za tym, żeby przeciwstawić się dyktaturze Unii Europejskiej w tym zakresie. Jesteśmy za tym, żeby bronić polskiego węgla. Oczywiście nie tylko w tym obszarze, nie tylko w tym aspekcie, ale chcemy, żeby największe miasto górnicze, chyba w Europie dzisiaj, bo takim właśnie miastem jest Ruda Śląska, żeby pozostało centrum naszego przemysłu wydobywczego, naszego górnictwa, bo dzisiaj w Polsce, szanowni państwo, jest głód węgla. Dzisiaj w Polsce mamy do czynienia z taką sytuacją, że brakuje odbiorcom indywidualnym. Dzisiaj w Polsce zaraz może się okazać, że elektrownie przestają produkować prąd, bo mamy głód węgla. I nie możemy w tej sytuacji zamykać kopalń. I jedynym kandydatem, i jedyną opcją polityczną, która będzie o tym mówić otwarcie, która broni tego dziedzictwa, broni tego naszego podstawowego zasobu, broni miejsc pracy, jest właśnie Bożena Modzelewska. Bardzo prosimy wszystkich o to, żeby ją poprzeć, żeby ją wspierać, żeby te prace, które właśnie dzisiaj startują, Komitetu Wyborczego, żeby po prostu tę autentyczną postać wspierać, ponieważ to jest szansa na zmianę, to jest szansa na inną, normalną politykę, która zajmuje się tym, co konkretnie dotyczy Rudy Śląskiej, wszystkich 11 jej części składowych, wszystkich ludzi, którzy po prostu tutaj mieszkają.
To nie jest kandydat wyspekulowany, to nie jest kandydat wymyślony, to jest kandydat autentyczny. Bożena Modzelewska, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Teraz zabierze głos nasz wspólny kandydat w wyborach uzupełniających na prezydenta w Rudzie Śląskiej, Rudzianka, Czarnolesianka, pani Bożena Modzelewska. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak jak już tu moi poprzednicy wspomnieli, urodziłam się w Rudzie Śląskiej. Tutaj z drobnym wyjątkiem z dzieciństwa mieszkam całe życie. Tutaj mam rodzinę i dobrze znam, wydaje mi się, potrzeby i problemy tego miasta. Od lat wsłuchuję się w to, co mówią mieszkańcy, od lat angażuję się społecznie. I wiem, jakie bolączki tutaj są, wiem, co tu trzeba poprawić, wiem, co działa dobrze, wiem, co działa źle. I chciałam dzisiaj powiedzieć jedną rzecz ważną, bo myślę, że na to, jakie mam propozycje dla miasta i co tu trzeba zrobić, co trzeba zmienić, przyjdzie jeszcze czas. Będziemy o tym rozmawiać przez całą kampanię wyborczą. Będziemy o tym rozmawiać z mieszkańcami, ale dzisiaj chciałam powiedzieć jedną rzecz. Ruda Śląska potrzebuje zmiany. Ruda Śląska musi się rozwijać. Kiedyś usłyszałam takie zdanie, że coś, co się nie rozwija, to się zwija. Jeżeli nie będziemy się rozwijać, Ruda Śląska jest dużym miastem, bo liczy prawie że 140 tysięcy mieszkańców, więc to jest duże miasto, rozległe obszarowo. I nie możemy sobie pozwolić na zastój, na to, żebyśmy się stali sypialnią i żeby te problemy, które teraz nas dotyczą, między innymi odpływ mieszkańców z Rudy Śląskiej, żeby to dalej postępowało, bo wtedy nie będzie tego rozwoju. I jeszcze jedna rzecz, o której tu wspomniał już pan poseł Robert Winnicki. Węgiel. Ruda Śląska, na terenie Rudy Śląskiej są kopalnie. Gmina Polkowice jest jedną z najbogatszych gmin w Polsce. Gmina Polkowice ma miedź i to jest jej bogactwo. My mamy węgiel. Ruda Śląska niestety nie jest najbogatszą gminą w Polsce. Pomimo tego, że mamy naturalne zasoby, nie potrafimy ich wykorzystać. Chcemy ich bronić, chcemy, żeby to było nasze bogactwo, nasze dobro, żeby ludzie, którzy tu od lat pracują w górnictwie, też z tego dobra korzystali i żebyśmy wszyscy potrafili to wykorzystać, a nie tylko za Unią Europejską powtarzać bezmyślnie, że szkodzi to klimatowi i szkodzi to naszej przyszłości. Trzeba tą narrację odwrócić i to będzie taki główny filar mojej kampanii, ale oczywiście nie obędzie się też bez innych problemów, które tutaj mieszkańców dotyczą, o których z pewnością powiem przy już innej okazji, na spotkaniu z mieszkańcami podczas tych 2 miesięcy, które są przed nami. Dziękuję bardzo. Brawo. Dziękujemy. I teraz na koniec, jeśli by były jakieś wątpliwości, to poprosiłbym jeszcze kolegę z partii Wolnościowcy o zabranie głosu i dodanie kropki nad i. Ja będę krótko godął. Bardzo krótko. Przyjechał tutaj do was, chłopcy, dziążki, i godą wam tak. Welujcie na Bożena, welujcie na Konfederacja, bo inni was robią w ciula. Czy coś trzeba dodawać? No chyba nie. Jedynie co, jak są jakieś pytania, to bardzo proszę o zadawanie pytań. Czy jeszcze przed... Nie? Czy są jakieś pytania? Jeżeli można, proszę bardzo. Brusik, Telewizja Silesia, do pani kandydat 2 pytania, bo pani mówi o obronie górnictwa. Bardzo prosimy. Zapytać też, jak to się ma do umowy społecznej, która jest zawarta. Faktem nie jest jeszcze realizowana, przynajmniej tak uważają związki zawodowe, ale określono w niej terminy wygaszania kopalń. I dwa, jaki pomysł ma pani na Rudę Śląską? Które obszary pani zdaniem wymagają szczególnego zaangażowania? Co pani chce zmienić w Rudzie? Ale my tej umowy uznajemy. Nie ma żadnej umowy społecznej. Z nami się nikt nie umawiał. Pytam, w jaki sposób państwo chcą... Panie redaktorze, to co mówią moi tu przedmówcy, nie, ta umowa jest szkodliwa, tak? Nie możemy odchodzić od węgla, bo to zrujnuje tutaj Rudę Śląską, zrujnuje tu Śląsk cały, nie tylko nasze miasto. Istnieją badania socjologiczne, które mówią o tym, że jeżeli upadną kopalnie w Rudzie Śląskiej, tu będzie bezrobocie, głód i patologia, więc nie możemy do tego dopuścić, na pewno, więc sprzeciwiamy się temu z całych sił i na pewno zrobię wszystko, żeby być słyszalnym głosem w tej sprawie. Jeżeli będzie trzeba, zaangażuję też innych samorządowców z ościennych miast
I tak myślę, że to poparcie, które tu jest wśród górników chociażby samych, czy grup, które tu górnictwa bronią, też otrzymam. I w ten sposób chcę być słyszalna właśnie, że trzeba się temu przeciwstawić. To jest nadszkodliwe dla Śląska. Jeżeli chodzi o te obszary, które jeszcze wymagają poprawy, naprawy w Rudzie Śląskiej? Na pewno trzeba pomyśleć o bezpieczeństwie i o takim ładzie przestrzennym i czystości miasta. To jest jedna rzecz, o której trzeba rozmawiać. Trzeba rozmawiać o takiej tutaj logistyce w mieście, tak, o poruszaniu się po mieście, o miejscach parkingowych. To są takie drobne, można powiedzieć, rzeczy, które dotykają mieszkańców, o których mieszkańcy stale mówią, no ale trzeba się też nimi zająć, bo to są rzeczy, które są dla mieszkańców potrzebne. Dziękuję. A jak ocenia Pani te ostatnie 12 lat świętej pamięci Grażyny w Rudzie Śląskiej oraz jeżeli Pani by została wybrana na prezydenta tego miasta, w jaki sposób chce Pani współpracować z radnymi, gdzie jednak siła polityczna jest po innym, powiedzmy, biegunie, bo to jest PiS i PO oraz niezależni samorządowcy? Na pewno nie chciałabym żadnych konfliktów, bo jestem człowiekiem ugodowym i myślę, że zawsze można rozmawiać z każdym, obojętnie z której opcji politycznej jest, więc myślę, że jestem w stanie dogadać się z radnymi. A jeśli chodzi o ocenę, no nie chciałabym oceniać mojej poprzedniczki, znaczy poprzedniczki, tak mówię, jeszcze nie zostałam wybrana, ale nie chciałabym oceniać zmarłej pani prezydent, bo to jednak 12 lat to jest bardzo długi okres i przez te 12 lat zdążyła się też ta jej kadencja zmieniać. Tak na początku był chaos, można powiedzieć, były cięcia budżetowe, było dużo takich rzeczy, które no można uznać, że pani prezydent no, próbowała w którą stronę iść. Później było trochę inaczej. Pewne rzeczy, które miała w programie, na pewno zrealizowała i pewne są dobre, ale nie wszystko nam się oczywiście podoba, bo pewne rzeczy zrobiłabym na pewno inaczej. Tak, dziękujemy bardzo. Ja jeszcze odnośnie uzupełnienia tych panów pytań i odpowiedzi naszej kandydatki Bożeny Modzelewskiej chciałbym dodać taką rzecz, jeśli panowie tutaj, liderzy, pozwolą. Sprzeciwu nie słyszę, dlatego powiem tak. Likwidacja kopalń w Polsce to jest pomysł czysto ideologiczny, nie związany w ogóle w żaden sposób z ekonomią. Polacy, czy w interesie polskiej gospodarki jest sprzeciwić się tej ideologii, chorej ideologii. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, pan wspominał o zmarłej pani prezydent. Zdajemy sobie sprawę, że tu w Rudzie Śląskiej oficjalnie funkcjonowała bardzo koalicja, która była bardzo toksyczna dla pani prezydent. Ta koalicja to była PiS, PO i Ruch Autonomii Śląska. To wspólne były działania przeciwko pani prezydent. Pani prezydent w pewnym momencie pod naporem tych działań, tego, powiedziałbym nawet, mafijnego układu, niezdrowego dla miasta, w pewnym momencie, będąc niezależnym, po prostu przeszła do jednej opcji i wspierała jedną opcję. I wtedy dopiero zaczęła rządzić no, tak, jak powinno być, współpracując. Także jeszcze raz dziękujemy bardzo za udział w konferencji. Prosimy o wspieranie wspólnego kandydata Konfederacji w wyborach uzupełniających w Rudzie Śląskiej na prezydenta, panią Bożenę Modzelewską. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.